Magda Palmowska i prowadzę przestrzeń Coaching Serca. Dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić na warsztat, który prowadzę dla Was już niedługo. Będzie to warsztat online stworzenia swojej mapy marzeń, inaczej mapy skarbów. Warsztat będzie składał się z kilku części. Podczas pierwszej z nich, w takiej formie wykładowej, ja przedstawię Wam to, jak zabieramy się do tworzenia naszej mapy marzeń. Będzie także taka część mindfulnessowa, relaksacyjna, która wprowadzi Was w odpowiedni stan, żebyście po prostu mogli bardziej otworzyć się na swoją intuicję i na to, żeby faktycznie ta mapa wypływała z Waszych prawdziwych potrzeb. Później będziemy działać każdy w zaciszu swoim domowym indywidualnie. Następnego dnia spotkamy się, będziemy dzielić się swoimi mapami jeszcze. Oczywiście cały czas będzie miejsce na przestrzeń takie, na zadawanie pytań, na wyjaśnianie jakichś wątpliwości. I trzeciego dnia warsztatu online spotkamy się i już porozmawiamy o tym, jak dalej z naszą mapą działać. Mapa będzie tworzona na rok. Technika, której będę zachęcała, żeby wykorzystać przy tworzeniu mapy, to głównie kolaż, wyklejanie, korzystanie z różnych materiałów kolorowych, z wycinków z czasopism, z magazynów, z jakichś starych kalendarzy, ale także rysowanie, malowanie, ogromna dowolność. Również elementy pisane, jeżeli do kogoś bardziej trafiają, też są jak najbardziej dozwolone. Generalnie chodzi o to, aby skoncentrować się na sobie, na swoich potrzebach, zwizualizować swoje marzenia i potrzeby, a następnie przenieść się na kartkę papieru. Samo tworzenie mapy to jest taki radosny, twórczy proces. Natomiast to, co się dzieje później, to, do czego ta mapa nas gdzieś tam zaczyna inspirować i jak ona wpływa na naszą podświadomość, to jest tak naprawdę dopiero niesamowite i genialne. To, co także bardzo ważne przy samym procesie tworzenia mapy marzeń, to sam fakt, że rozpoznajemy w swoim życiu sprawcę. Zaczynamy jakby uświadamiać sobie to, że rzeczy, które są gdzieś takie niedotykalne, nieuchwytne, czyli nasze marzenia, możemy w jakiś sposób zamienić w coś dotykalnego, namacalnego. Coś, co wieszamy później na ścianę i co każdego dnia działa na nas. I tak naprawdę my, będąc częścią większej rzeczywistości, będąc częścią wszechświata, generujemy tą dobrą energię i zaczynamy pewne rzeczy do swojego życia przyciągać. Albo inaczej, zaczynamy zwracać uwagę już na poziomie też świadomym na sytuacje i możliwości, które do nas przypływają, a które my gdzieś tam wcześniej, właśnie budując tą mapę, wygenerowaliśmy określoną częstotliwość, energię. Jesteśmy gotowi na to, żeby to wszystko, czego potrzebujemy i czego chcemy, zaczęło do nas przychodzić. Chciałabym się z Wami podzielić takim cytatem Hansa Seliego, który gdzieś do mnie przemawia i może Was też zainspiruje. Trzeba umieć marzyć, zanim będzie się próbowało choćby to marzenie urzeczywistnić. Bo tak naprawdę właśnie od naszego marzenia wszystko się zaczyna. I podczas naszego warsztatu mapy marzeń będziemy korzystali z takiej siatki Feng Shui Bagua, która wygląda mniej więcej tak. Czyli mamy tutaj kwadrat i 9 przestrzeni, 9 kwadratów. Każdy z nich symbolizuje jakiś inny, istotny dla naszego życia obszar, jakieś inne wartości. My będziemy każdy z tych kwadratów zapełniać naszymi wyklejankami, naszymi rysunkami, naszymi wizjami tego, co jest dla nas ważne. O czym warto pamiętać i co już zaznaczę teraz, że tworzenie mapy marzeń to nie jest to samo, co tworzenie na przykład jakiejś strategii, planu działania. To nie są jeszcze takie bardzo skonkretyzowane cele, co krok po kroku musimy zrobić, żeby coś się zrealizowało, bo na to przyjdzie przestrzeń później. Mapa marzeń opiera się na takich nawet abstrakcyjnych dla nas sprawach, które wydają się, wiecie, odległe, których zrealizowanie wymaga dużo czasu, energii i tak dalej. Możemy dać się tutaj ponieść. Mamy słuchać naszego serca. Nie musimy tego wszystkiego, wiecie, ogarniać w tym momencie umysłem. Mamy się wsłuchać swoją intuicję i po prostu zobaczyć, co się wydarzy później.
A ja Wam mówię, że to działa. Jeśli chodzi o szczegóły, to już podczas warsztatu będziemy to dokładnie analizowali. Tutaj chciałam Wam tylko zasygnalizować. Tworzenie tej naszej mapy marzeń, inaczej mapy skarbów, można powiedzieć, że jest taką formą autorefleksji, autocoachingu, dania sobie po prostu wsparcia, przestrzeni w tym, żeby zadziały się rzeczy, o których naprawdę marzymy. My będziemy tworzyli mapę na najbliższy rok. Chciałabym Wam przeczytać, co jest kwintesencją m.in. mapy marzeń, w ogóle wizualizacji. Coś, co, na co należy zwrócić szczególną uwagę, co jest bardzo ważne. Wizualizacja to potężne narzędzie, ponieważ kiedy tworzysz w swoim umyśle obrazy siebie samego, pragnącego czegoś, generujesz myśli i uczucia posiadania tego już teraz. Wizualizacja jest niczym innym jak silnie skoncentrowaną myślą w obrazach i powoduje silne uczucia. Słuchajcie, nasz mózg działa tak, że po prostu dużo mocniej, dużo silniej oddziałują na nas właśnie obrazy. Dlatego mapę tworzymy głównie posługując się obrazami. Możemy wrzucać tam jakieś słowa, klucze, oczywiście, jeżeli one są gdzieś tam, nam intuicja nas prowadzi i podpowiada, że to jest dla nas ważne. Ale obrazy działają naprawdę bardzo intensywnie. Wizualizując, emitujemy potężną częstotliwość, energię do wszechświata. Nie, możecie się z tego śmiać, bo niektórzy po prostu nie wierzą, wiecie, w prawo przyciągania i tak dalej. Natomiast osoby, z którymi ja mam kontakt, które korzystały z tego narzędzia, każda z nich potwierdza, że to, co sobie gdzieś tam zaprojektowały, przynajmniej w tych 50% zaczęło się realizować. Tak po prostu to wygląda, więc spróbujcie sami, jeżeli chcecie się przekonać. I ja Was zapraszam na nasz warsztat. Będziemy się tutaj wzajemnie energetyzować przed stworzeniem naszej mapy. Będzie przede wszystkim stricte wiedza, jak to zrobić krok po kroku. Będzie ten czas na mindfulness, na relaksację, żebyście w takim odpowiednim stanie usiedli do tego, wsłuchali się w swoje serducho i zbudowali swoją mapę. Także zapraszam Was, widzimy się już niebawem. Zapisujcie się. Do zobaczenia.